Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę pomajsterkujemy. Moim pacjentem będzie taki zwykły safe domowy, biurowy, w którym niestety zepsuł się zamek. Klucz wchodzi, delikatnie się przekręca, ale niestety nie chce się przekręcić do końca. Nie otwiera zapadki, nie można otworzyć sejfu kluczem. Zobaczcie, jak to wygląda. Wkładam klucz, próbuję go przekręcić. No nie da się. Coś się stało. Czasami w tych zamkach Yale spotkałem się już z takim przypadkiem, kiedy jeden pin gdzieś ulega uszkodzeniu. Albo sprężynka, albo coś tam się dzieje, że on wpada po prostu do środka i blokuje mechanizm. Ja już kupiłem inny zamek, znalazłem zamiennik na portalu aukcyjnym. Nie jest to Yale, jest to Lob, ale bardzo podobny. Wymienimy mu tylko tą blaszkę, która będzie naciskała na mechanizm blokady i to wszystko. Jeszcze parę modyfikacji, ale to za chwilę o tym powiemy. Dostanie się do mechanizmu sejfu jest bardzo proste. Wystarczy, że otworzymy sejf i od środka odkręcimy cztery śrubeczki kluczem dziesiątką. Potem oczywiście ściągamy podkładki. Każdy uchwyt ma po dwie podkładki, taką zwykłą i taką jeszcze zapobiegającą odkręcaniu się. Nie wiem, być może ma to jakąś swoją nazwę, ja nie wiem niestety jak to się nazywa. Teraz wystarczy tylko delikatnie zdjąć tą metalową pokrywkę, uważając na kable, które znajdują się w środku. Musimy odpiąć dwa kabelki. Niebieski jest to kabel od cewki elektromagnesu. One nie są zaczepione, wystarczy podwadzić się pokrętem lub nawet pociągnąć za kabel, to raczej nie powinno się łować. Kable są solidne w porównaniu z innymi chińskimi wynalazkami. I zielony kabelek od resetu hasła. I teraz widzimy cały mechanizm jak na dłoni. Po lewej stronie mamy uchwyt od klamki. Pomiędzy elektroniką a tym uchwytem od klamki odkręcamy teraz śrubeczkę od naszego zamka. Cały zamek trzyma się na dwóch małych śrubeczkach. No i po zdemontowaniu tak wygląda nasz zamek, tak wygląda nowy zamek po lewej stronie i po prawej stronie oryginalny zamek. Będziemy musieli pozamieniać te blaszki oraz ten uchwyt, który popycha jak gdyby elektromagnes. Musimy zamienić. Z oryginalnej wkładki przełożymy do nowej wkładki. Niestety trudno jest kupić taki zamek, który będzie idealnie rozmiarami pasował do zamka zamontowanego w tym sejfie. Ja kupiłem zamek podobny, niestety jest on delikatnie większy od oryginalnego zamka, więc będziemy musieli go troszkę zmodyfikować, ale to za chwilę Wam pokażę. Na razie odkręcimy sobie blaszkę, która tutaj będzie nam ten mechanizm otwierała. Tą starą blaszkę demontujemy. Próbujemy teraz zamontować blaszkę od sejfu. No już widzicie, że nie wejdzie. Niestety gdzieś ułamek milimetra jest za mały otwór, ale to za chwilę podszlifujemy i będzie w porządku. Tą dużą nakrętkę odkręcamy kluczem 22 nasadkowym. To nie ma problemu żadnego, wystarczy ręką przytrzymać i już się odkręca. Także rozbieramy stary zamek, ściągamy tą blaszkę, która będzie nam potrzebna, ta, która trzyma cały zamek, a resztę możemy tak naprawdę wyrzucić. I z nowego zamka, właśnie uważajcie tutaj, ponieważ ten zamek, który ja kupiłem Lob, po odkręceniu tej tylnej śrubki, wkładka nie trzyma się na niczym i może wypaść. Czasami ona wypadnie i możemy ją wsunąć z powrotem, a czasami te piny się rozlatują wszystkie, więc możemy sobie od razu uszkodzić zamek i potem bardzo trudno to będzie poskładać. No i niestety ta oryginalna blaszka jest za mała, nie pasuje do naszej wkładki. Też ją delikatnie podszlifujemy, ale to za chwilkę. O, tu jeszcze rzut oka na obydwa zamki. No niby są idealne, jednak te milimetry gdzieś tam nam przeszkadzają. Dobra, złóżmy na chwilę ten nowy zamek, tak aby nam się nie rozleciał. I zajmiemy się dopasowywaniem tych części.
Mamy tutaj już po lewej stronie tą oryginalną blaszkę i podkładkę z nowego zamka. No i najprostszym sposobem, ja odrysuję sobie tą nową podkładkę na starej blaszce markerem i zaraz zobaczymy, o ile jest za duża i o ile będziemy musieli podszlifować tą oryginalną blaszkę. No widzę, że tutaj jest niecały milimetr, tak na oko, nie będę tego mierzył, no. Nie rozdrabniajmy się aż tak szczegółowo. Wiertarka, kamyczek do szlifowania, 2-3 minutki i blaszka jest rozszlifowana. No i pozostała nam jeszcze ta blaszka od zapadki. Zobaczmy, jak ona tutaj wygląda. No, ułamek milimetra. Wystarczy nam malutki modelarski pilnik trójkątny. Parę razy przeszlifujemy i już powinno być w porządku. No i przymierzmy teraz, zobaczmy, jak wygląda. Ja ten nowy zamek zakleiłem taśmą bezbarwną, żeby się nie rozleciał, a potem tą taśmę odkleimy. No i jeszcze załóżmy tą blaszkę i jest ok. No już mamy w zasadzie wszystko gotowe. Pozostaje jeszcze jedna rzecz do poprawienia, ponieważ ta zewnętrzna część zamka jest o milimetr wyższa od tej oryginalnej i niestety tu musimy podłożyć po dwie podkładeczki, żeby to nam wszystko się zmieściło. No niestety taki urok nieoryginalnych zamienników. Ale jeżeli ktoś lubi majsterkować, to dla niego żaden problem. Każdy majsterkowicz ma jakieś śrubki, podkładki, nakrętki, więc nie ma problemu, żeby znaleźć materiały. Jeśli ktoś nie ma, no to niestety musi dokupić. I skręcamy nasz zameczek. No i widzę, że ta blaszka tu już jest odwrotnie przykręcona. Zaraz ją poprawimy. Przykręćmy najpierw zamek, sprawdźmy, czy to się wszystko trzyma. Kluczyk przekręca się idealnie. No widzicie, bez tych podkładek ta wkładka ocierałaby o przednią część tego sejfu, nie dałoby się jej przekręcić. No już blaszkę obróciliśmy, otwiera się, zamyka, nie ma problemu. Zróbmy jeszcze szybki test przed skręceniem całego. Także nie podpinam na razie kabelków. Zamek jest zamknięty, włóżmy kluczyk, otwórzmy zapadkę i zobaczmy teraz. No i działa, nie ma problemu. Zamykamy, zamknięte. No ok, czyli wszystko wygląda, że jest w porządku. No to podepnijmy jeszcze kabelki. A mam nadzieję, że pamiętacie, gdzie który był podpięty. Ja pamiętam. Jeszcze zielony kabelek. No i składamy jako całość. Przed ostatecznym założeniem musimy jeszcze pamiętać, żeby ta klamka była w odpowiedni sposób obrócona i ta nasza blaszka, która popycha tą zapadkę również. No i cóż, wszystko nam spasowało. Teraz tylko szybko zakładamy podkładeczki. Najpierw te zwykłe płaskie podkładki lecą, potem te zapobiegające odkręceniu. 4 nakrętki, klucz, 10 i już mamy praktycznie wszystko złożone. Aha, nie dokręcamy tych nakrętek zbyt mocno, ponieważ ta blacha jest delikatna i może się powyginać. Co nie powinno stanowić problemu, ale będzie to mało ostatecznie wyglądało. I sprawdźmy jeszcze raz. Sejf zamknięty, przekręcamy kluczyk, otwiera się. No i widzicie, 10-20 minut pracy dla kogoś, kto wie, co robi, i wszystko zamienione. No dobrze, sprawdźmy jeszcze, czy działa nasz kod. Taki prosty na początek, 1, 2, 3, 4, kluczyk. Słyszymy zapadkę, otwiera się, czyli jest w porządku. Zamykamy save. Szybka, prosta naprawa, wszystko działa. Dziękuję mojej mili za oglądanie mojego odcinka. Mam nadzieję, że podobało się. Jeżeli tak, zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych moich odcinków. Do zobaczenia w następnym. Cześć!